Do tej pory mieszkali w trudnych warunkach, lokalach niedostosowanych do ich potrzeb. Niektórzy nie mieli gdzie się podziać. Teraz mają czysto, ciepło, a w razie potrzeby mogą liczyć na pomoc. To mieszkańcy lokali aktywizujących, które uroczyście otwarto w Domu Pomocy Społecznej imienia Jana Pawła II w Kielcach. Pani Elżbieta mówi, że dla niej to tak, jakby wygrała na loterii. Mieszkanie tutaj daje mi poczucie wolności. Dlatego, że w domu mam schody, po których ktoś musi mnie sprowadzić. Obecnie nie ma kto, bo mąż jest w szpitalu, więc muszę prosić kogoś, a potrafią tylko dwie osoby mnie sprowadzić. A tutaj będę w pełni samodzielna, dlatego że są windy, nie ma żadnych przeszkód tutaj w mieszkaniu, mogę sobie samodzielnie jeździć i przede wszystkim łazienka. Mogę samodzielnie skorzystać z toalety, również sama się wymyć, wszędzie można podjechać wózkiem. Lokale aktywizujące powstały w ramach projektu gminy Kielce, którego głównym założeniem jest poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez utworzenie takich właśnie mieszkań przeznaczonych dla osób starszych i niepełnosprawnych, które mogą funkcjonować samodzielnie, oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Domu Pomocy Społecznej imienia Jana Pawła II. To jeden z elementów polityki miasta. Ludzie starsi, jeżeli tracą miejsce, w którym mieszkali, do tej pory są bezbronni. I dlatego do tej pory było tak, że albo stawali w kolejce po mieszkanie socjalne bez wielkich szans, bo są tam procedury, które wydłużają się i one trwają latami. Albo często zdarzało się, że po prostu ci ludzie trafiali do Domu Pomocy Społecznej. Dzisiaj mamy cały szereg mieszkań chronionych w blokach tak zwanych Złota Jesień i tutaj dzisiaj oddajemy mieszkania, które są rzeczywiście są pod ochroną, ale dają niezależność. Tak naprawdę dla tych ludzi, którzy tu zamieszkali, to jest tak, jakby się przenieśli ze szpitala do domu. Oni są tutaj u siebie. I tak się właśnie czują lokatorzy mieszkań aktywizujących, którzy już urządzają się na nowym miejscu. W 19 lokalach, na które przeznaczono trzecie piętro południowego skrzydła budynku przy ulicy Jagiellońskiej 76, zamieszka w sumie 29 osób. Wśród nich są osoby samotne i małżeństwa. Będą płacić po 4,50 zł za metr kwadratowy oraz media. Podoba mi się bardzo ładnie, jest, no, po prostu jestem szczęśliwa, że dostałam to mieszkanie. No, z warunków bardzo ciężkich, bo ostatnio żeśmy się troszkę tułali, no ale teraz jest w porządku. Zadanie realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach. Całkowita wartość projektu wynosi niemal 1 800 000 zł. 85% funduszy na utworzenie lokali aktywizujących gmina Kielce pozyskała ze szwajcarsko-polskiego programu współpracy. To taka forma, taki program, który Szwajcarzy dedykowali nowym państwom Unii Europejskiej, tym, które przystąpiły do Unii w 2004 roku. I te pieniądze za pośrednictwem wojewody pozyskaliśmy właśnie po to, aby poszerzyć wachlarz tych propozycji, które ma miasto dla seniorów. W ramach projektu powstała przyjazna przestrzeń dla osób starszych i niepełnosprawnych. Jest tu na przykład zmodernizowana sala do terapii zajęciowej czy pokój gościnny. Na swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich pozwala m.in. szerokość korytarzy. Pod kątem niewidomych i niedowidzących zaprojektowany został układ posadzek na korytarzu głównym. Na holu oraz we wszystkich mieszkaniach zastosowano rozwiązania dostosowujące do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. W każdym z lokali są dzwonki przyzywowe. Przydział mieszkań odbywa się na 3 sposoby. Dla pensjonariuszy kieleckich DPS-ów, którzy chcą mieszkać samodzielnie, dla tych, którzy na miejsce w takiej placówce oczekują oraz we współpracy z Wydziałem Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Kielce. W tej chwili nadal współpracujemy z osobami, które mogłyby zamieszkać w takich mieszkaniach chronionych. Osoby oczekujące składają u nas oświadczenia, że bardzo by chciały skorzystać. Także przy zasiedleniu Kazimierza Wielkiego myślę, że też nie będzie żadnych problemów. Wspomniany blok przy ulicy Kazimierza Wielkiego z mieszkaniami dla seniorów, budowany w ramach projektu pod hasłem Złota Jesień, zostanie oddany na przełomie tego i przyszłego roku.